wspomnienie starożytności odkrywa w mrocznej pamięci. Pustkę płyn zapełnia świt nowej ery. Nie znamy jeszcze ścieżki, która już tętni własnym życiem. Tempo nadejścia nowego nie wytycza już praca ludzkich rąk. Przyspiesza ona wraz z rytmem maszyn, otwierając przed światem wiek odważnych innowacji. W kotłach stali i potu tworzy się wizja dobrobytu. Ujarzmiając potęgę żywiołów i oświetlając mrok nocy. Nowe urządzenia pozwoliły światu obserwować tworzącą się historię. I zapewnili niewyobrażalne do poznania. Zaawansowana broń siała zniszczenie, którego do tej pory nie pamiętała. Niektórzy dostrzegli w tym szansę, by nałożyć swój dyktat, więc reżimy ciężką ręką zaczęły szerzyć swoją ideologię. Dotykając świat na krawędź wojny. Jednak niektórzy wybrali inną drogę. Ich wizjonerstwo roztoczyło przed ludzkością wyjątkową perspektywę. Pojedynczy przewidziele nieskrępowanej myśli niestrudzenie pracowali nad odkryciem tajemnic wszechświata, które czasem potrafiły zasiać w naszych sercach strach i żałobę. Wraz z postępem staje się jasne, że nasz świat nie będzie trwał wiecznie, a przetrwanie ludzkości zależy od umiejętności pokojowego współistnienia. Pokój jednak jest kruchy. Ludzkość zawsze będzie patrzeć w przyszłość, karmiąc coraz więcej, wytyczając kolejne granice tylko po to, by je przekroczyć. Świadomość, że wszyscy jesteśmy mieszkańcami jednej ziemi, pociąga za sobą odpowiedzialność i wiedzę, że nasze dzisiejsze działania mają trwały wpływ na pokolenia.